Jak to wszystko mogło się poukładać, mogłoby się poukładać po zamachach w Stanach Zjednoczonych, gdyby wtedy jego śmierć się nie udała, gdyby ten zamach się nie udał? Najpierw bym jeszcze chciał zaznaczyć, że śmierć Masuda to był chyba pierwszy samobójczy zamach bombowy w Afganistanie. Tym Afganistanie, gdzie ta wojna się toczyła przecież już od tylu lat. I zamach na Masuda, który został dokonany nie przez Afgańczyków, tylko przez ludzi nasłanych przez Al-Kaidę z Europy. Prawdopodobnie, którzy podszyli się pod dziennikarzy. Podszyli się pod dziennikarzy, ale oni prawdopodobnie pochodzili z tej słynnej już dzielnicy cieszącej się bardzo złą sławą Brukseli, tego Molenbeek. Afgańczycy tego rodzaju ataków nie podejmowali. I myślę, że Al-Kaidzie byłoby bardzo trudno znaleźć Afgańczyka, który miałby zabić Masuda. Nawet jeżeli by tego Masuda nienawidził. Jak jego śmierć mogła, czy gdyby ten zamach się nie udał? Myślałem sobie, że gdyby Masud żył, Amerykanom z całą pewnością byłoby łatwiej zdobyć Kabul. Mając taką potężną partyzancką armię, to byłaby kwestia nie tygodni, ale dni. Nie ma w ogóle dwóch zdań. Myślę, że talibowie po prostu by uciekli i Masud by w parę dni po rozpoczęciu amerykańskich bombardowań wkroczył do Kabulu. Ale sądzę dzisiaj, że Amerykanom byłoby dużo trudniej z Masudem żywym w Afganistanie niż bez Masuda. Amerykanie stworzyli sobie nowy rząd z partyzantów, z polityków zdecydowanie mniejszego kalibru. Masud nie byłby Hamidem Karzajem dla Amerykanów, a z Karzajem Amerykanie mieli kłopoty. Masud nie mógł być prezydentem Afganistanu, bo był Tadżykiem. Amerykanie nie mogliby na niego postawić, ale kim by go zrobili? Wiceprezydentem? To znaczy, że prezydent byłby kompletną marionetką, bo siła byłaby w rękach Masuda. Masud dojrzewał do przywództwa i byłby może i dobrym prezydentem, ale nie wiem, czy dobrym dla Amerykanów, bo Amerykanie nie potrzebowali niezależnego, sprawnego polityka wtedy, tylko kogoś, kto był im posłuszny. Bali się, że Masud jako Tadżyk w sposób naturalny ciąży ku Rosji. Masud przetrwał przecież lata 90. dzięki pomocy nie zachodniej, tylko rosyjskiej. Zachód odmawiał Masudowi pomocy. Jedyna pomoc, jaką Masud dostawał od Stanów Zjednoczonych, od Zachodu, to były dolary na odkupienie zagubionych Stingerów po Afganistanie. Więc myślę, że okupacja Afganistanu, czy ta obecność zachodnia w Afganistanie z żywym Masudem byłaby dużo trudniejsza dla Zachodu, ale być może lepsza dla Afganistanu, a może nie, to jest wróżenie z fusów. Być może dziś w Afganistanie już mielibyśmy wojnę domową i Ahmad Shah Masud albo by rządził Kabulem, albo ten Kabul by oblegał. Masud był człowiekiem pobożnym i myślę, że wierzył w to, co było mu przeznaczone. Myślę, oczywiście już jest takie gdybanie, naprawdę już z dużymi wykrzyknikami, ale że ze swojej śmierci, ze swojego losu byłby zadowolony, że zginął w chwili najlepszej dla niego, bo później albo by został złamany, albo by musiał zgiąć karku, albo musiałby znowu walczyć i toczyć tę nieszczęsną wojnę, której toczyć nie chciał. Masud mi kiedyś powiedział, to była chyba jedyna jego prywatna taka chwila o prywatnych sprawach w rozmowie, kiedy powiedział, że kształcił się na architekta, żeby budować domy, a przez całe życie wysadzał mosty i budynki, więc nie chciał tego, a czuł, że życie po prostu wplątało go w taki, a nie inny los.